To ostatnia w tym roku okazja, by odwiedzić poznańską palmiarnię po zmroku. Dziś zwiedzanie potrwa tam do późnej nocy, a przy poprzednich takich akcjach ustawiały się długie kolejki chętnych. Czy podobnie jest i tym razem? To już pytanie do naszego reportera Seweryna Lipońskiego, który jest na miejscu. Dobry wieczór, Sewerynie. Powiedz, jak sytuacja wygląda w palmiarni? Dobry wieczór. Mogę zapewnić o jednym. Chętnych, żeby przyjść dzisiaj wieczorem do palmiarni, nie brakuje. Zresztą widzą to Państwo pewnie za mną, widzą to Państwo w tej sali, w tym pomieszczeniu, w którym się w tej chwili znajdujemy. Oczywiście nie jest to przypadek, że akurat tutaj trafiliśmy i zaprosiliśmy również Państwa. Trwa w tej chwili występ artystyczny, który jest jedną z atrakcji tegorocznej nocy w palmiarni, właśnie tej dzisiejszej edycji tej imprezy. Jest to występ zespołu Duet White Night, zespołu z Ukrainy, który taką właśnie artystyczną prezentację kilkunastominutową przygotował. Trzy pokazy mają być dzisiaj. Jeden z nich właśnie trwa, rozpoczął się punktualnie o 21:00 i co 45 minut, czyli 21:45 i jeśli dobrze pamiętam, również 22:30. Mówimy tutaj o późnych godzinach wieczornych, no bo sama idea nocy palmiarni oczywiście jest taka, że właśnie to zwiedzanie po zmroku w godzinach nocnych, kiedy już jest ciemno, kiedy tutaj ta gra świateł może mieć znaczenie i może pokazywać, jakie są uroki palmiarni, które za dnia niekoniecznie i nie zawsze widać. Rozejrzyjmy się, co tutaj jest jeszcze, bo oczywiście nie tylko artystyczne występy, ale też normalnie można palmiarnię pozwiedzać. Tutaj na przykład rośliny mięsożerne. Mam nadzieję, że nam nic nie zrobią, ale można sobie taką wycieczkę po palmiarni zrobić. Zresztą zwiedzający tutaj chętnie korzystają z takiego właśnie rozwiązania, a tych zwiedzających, jak już wspomniałem, jest sporo. Gdy przyjechaliśmy kilkanaście minut po 20, to naprawdę tutaj spora kolejka była przed wejściem. Tu Państwo muszą mi akurat uwierzyć na słowo, no bo jesteśmy już w środku. Natomiast spora kolejka ustawiła się do wejścia i musi swoje odczekać, no bo wszystkich też palmiarnia nie pomieści na raz, więc swoje w tej kolejce trzeba odstać, żeby tutaj skorzystać z okazji i zajrzeć do środka na to nocne zwiedzanie palmiarni. Przejdźmy sobie może kawałek tą ścieżką dydaktyczną. Zobaczmy, co tutaj jest do obejrzenia w palmiarni. Mnóstwo roślin. Nie przyjrzałem się w tej chwili, w jakim dokładnie pawilonie się znajdujemy, w jakim miejscu jesteśmy i jakie tutaj rośliny akurat rosną, ale może podpowiedzą nam sami zwiedzający. Spróbujemy tutaj zamienić parę słów. Przepraszam Państwa, dzień dobry. Seweryn Lipoński, Telewizja WTK. Chcieliśmy zapytać, jak się podoba to nocne zwiedzanie palmiarni. Bardzo, bardzo nam się podoba. Piękny pokaz tych pojów i całość wygląda niesamowicie magicznie. Co skłoniło, żeby tu dzisiaj przyjść, zajrzeć do palmiarni właśnie przy tej okazji? No, z palmiarni. Marka namówiła, ale naprawdę nie żałuję, ponieważ no, byłem tutaj wiele razy, może już dawno. Natomiast faktycznie w nocy, jak jest ciemno i to piękne podświetlenie tutaj, to jest coś innego, coś zupełnie innego. Życzymy zatem udanego, miłego zwiedzania dalszego. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. A my również będziemy się tutaj dalej przemieszczać, bo to jest rzeczywiście wyjątkowa okazja, ostatnia w te wakacje, żeby palmiarnię po zmroku zobaczyć. Tych pomieszczeń jest naprawdę sporo. Byliśmy między innymi tam, gdzie rosną kaktusy, to sawanna afrykańska, tak się nazywało to pomieszczenie. Tutaj na występ ukraińskiego zespołu przemieściliśmy się w zupełnie inne miejsce. Przyznam, że po zmroku, kiedy jest ciemno, można się troszeczkę w palmiarni zagubić. Zagubić, ale na szczęście jest sporo czasu, żeby palmiarnię pozwiedzać, żeby zobaczyć, jak tutaj sytuacja wygląda, co tutaj rośnie, co tutaj można zauważyć po zmroku. Mówię, że jest sporo czasu, bo to zwiedzanie potrwa naprawdę nie tyle do wieczora, co do nocy, a więc ta nazwa absolutnie nie wprowadza w błąd. To naprawdę jest noc w palmiarni. Noc w palmiarni, która potrwa do godziny drugiej, a więc sporo czasu jeszcze przed tymi, którzy ewentualnie chcieliby się spontanicznie zdecydować na odwiedzenie dzisiaj palmiarni. Do godziny drugiej zwiedzanie, ale ważna informacja, kasy są czynne i ostatnie wejścia są możliwe do palmiarni do godziny pierwszej w nocy. A więc jeśli ktoś miałby taki kaprys i na przykład o północy zdecydować się jeszcze odwiedzić palmiarnię w tę nietypową noc, to również jest to możliwe. Oczywiście jeśli w ciągu godziny do pierwszej zdąży tutaj podjechać.
Muszę Państwu powiedzieć, że ja nieco pozazdrościłam naszemu reporterowi Seweronowi Lipońskiemu tego nocnego zwiedzania w palmiarni. Jeśli Państwo również, to jak Państwo słyszeli, jeszcze do godziny pierwszej w nocy kasy otwarte, można się w takim razie wybrać.